Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Marcin Kuryło i wspólnie z ekspertem naszym dzisiejszym Marcinem Sydorukiem witam Państwa serdecznie na webinarze BioFIS – organizacja bardziej COVID-odporna. Proszę Państwa, włączyliśmy kamerki, żebyście nas mogli Państwo zobaczyć, z kim macie do czynienia, także kłaniamy się Państwu i witamy serdecznie. Natomiast ja za chwilkę już te kamery wyłączę, bo wtedy będzie lepszy przesuw danych. Także jeszcze raz witamy serdecznie. Tak wyglądamy i kamerki wyłączymy i przejdę dalej do prezentacji. Proszę Państwa, zanim opowiemy o BioFIS, chciałbym krótko przedstawić naszą firmę. Jesteśmy częścią grupy SMP, która jest światowym dostawcą numer jeden rozwiązań i usług dla transformacji środowisk SAP. Nasza centrala jest w Heidelbergu. Kluczowe kompetencje to transformacje biznesowe, transformacje technologiczne, optymalizacja środowisk, tutaj jest napisane SAP, ale nie tylko. Jeśli chodzi o Polskę, to większość z Państwa pewnie do tej pory nas znała jako BCC. Jesteśmy już na rynku ponad 25 lat, 400 specjalistów, ponad 1000 zrealizowanych projektów i nasze tutaj kluczowe kompetencje w Polsce to jest wdrożenie SAP, bezpieczeństwo IT, SAP Managed Services i rozwój oprogramowania. W tym rozwoju oprogramowania to m.in. dodatki do SAP, aplikacje autorskie SNP i aplikacje na zamówienie. I dzisiaj będziemy mówili o takiej aplikacji autorskiej SNP, a mianowicie o BioFIS. Natomiast jeszcze w dwóch zdaniach dosłownie o naszych dodatkach do SAP, czyli o unikalnych rozszerzeniach SAP. Posiadamy ich ponad 50 już, no, z takich obszarów jak finanse, kontroli i raportowanie. Drugi taki obszar to jest gospodarka materiałowa i produkcja. Trzeci obszar sprzedaż. Czwarty obszar HR. Wśród tego obszaru HR właśnie BioFIS, portal samoobsługowy, wnioski urlopowe, struktura organizacyjna i wiele, wiele innych dodatków. Proszę Państwa, dzisiaj tak trochę nietypowo, bo zwykle po tym krótkim przedstawieniu firmy oddawałem głos do eksperta podczas różnych webinarów, do ekspertów, którzy przedstawiali funkcjonalności różnych rozwiązań. Natomiast dzisiaj chciałbym od siebie powiedzieć o takich trzech wybranych funkcjonalnościach z perspektywy pracownika, z funkcjonalności, których no, my wszyscy ja korzystamy w firmie i z czego no, korzystałem na przykład w ostatnim miesiącu, w ostatnich miesiącach. Po pierwsze to bardzo wygodna funkcjonalność jak terminarz. U nas w firmie w SNP mamy możliwość, większość z nas pracuje zdalnie, ale mamy możliwość przy zachowaniu odpowiedniego reżimu sanitarnego do tego, aby pracować w biurze. No, wynika to z tego, że poszczególni pracownicy mają różne sytuacje domowe, większe, mniejsze rodziny, różne łącza internetowe i tak dalej. W związku z tym każdy z pracowników ma możliwość pojawienia się w biurze i świadczenia stąd pracy. Bardzo łatwo możemy wprowadzić sobie na początku tygodnia, na cały miesiąc, w danym dniu to, czy pracujemy zdalnie, czy pracujemy z domu, czy pracujemy w danym dniu w biurze. No to jest również bardzo wygodne dla szefów poszczególnych działów, jednostek, bo widzą, jak ich pracownicy teraz w tym trudnym czasie covidowym pracują, czy można ich spotkać w biurze, czy raczej łączyć się z nimi za pomocą zdalnych narzędzi. Także terminarz, który pokaże już na przykładzie kolega Marcin, w terminarzu no to nie tylko jest praca zdalna, ale również różnego rodzaju nieobecności, urlopy. O tym będzie w dalszej części. Druga bardzo wygodna funkcjonalność, z której często korzystam, to zapotrzebowania. Ja reprezentuję dział marketingu. W normalnych czasach takich niecovidowych organizujemy, bierzemy udział w wielu konferencjach, stąd z takimi konferencjami no, bardzo często wiążą się różne koszty związane ze stoiskami, przygotowaniami materiałów graficznych, partnerstwami, czy różnego rodzaju programowania. Żeby uzyskać daną akceptację na dany koszt, no to nie muszę od pokoju do pokoju, od przełożonego do dyrektora finansowego krążyć po pokojach, tylko składam takie zapotrzebowanie w BioFIS. Ono trafia na ekran komputera przełożonego, który je akceptuje.
ma oczywiście możliwość odrzucenia tego zapotrzebowania, no ale ponieważ nasze są zawsze dobrze umotywowane, to akceptację otrzymujemy. Następnie taka informacja, taka akceptacja od przełożonego merytorycznego trafia do dyrektora finansowego, który to dokonuje akceptacji finansowej i stamtąd to już trafia do działu księgowego, do działu finansowego, który realizuje płatność. Także kolejna bardzo wygodna funkcjonalność, też Marcin za chwilę pokaże ją w systemie demo. I trzecia taka, no, kolejna wygodna, powtórzę to, funkcjonalność, to serwis desk związana z akurat w tym przypadku chciałbym powiedzieć o sprzęcie komputerowym. W ostatnim czasie z racji tego, że już poprzedni komputer miał swoje lata, wymieniałem komputer na nowy, całość odbyła się zdalnie. Złożyłem zapotrzebowanie na nowy komputer, to przeszło oczywiście tą ścieżkę, o której mówiłem przed chwilą przy zapotrzebowaniach, czyli najpierw akceptacja przełożonego, później akceptacja dyrektora finansowego, no i wreszcie trafia ta akceptacja już do naszego działu IT, który taki komputer przygotowuje i wydaje. Jeśli chodzi o wydanie, to może ono również nastąpić w formie takiej zdalnej, czyli wysłanej za pośrednictwem kuriera, więc można się stawić w biurze po odbiór komputera, ale może on zostać również wysłany. Bardzo często wysyłamy do innych naszych oddziałów właśnie sprzęty za pośrednictwem kuriera, z tego względu, że takie przesyłki są wtedy ubezpieczone. Także znów bez wychodzenia z domu, no, człowiek dostaje nowy sprzęt do pracy. Także takie te historie chciałem Państwu opowiedzieć, podzielić się z nimi, jak to wygląda praca w BIOFICE z perspektywy osoby, która z niej korzysta. I to z mojej strony byłoby tyle takiej części teoretycznej. Ja teraz przekażę ekran do naszego eksperta, do Marcina, który pokaże Państwu już BIOFICE w systemie demonstracyjnym. Także ja dziękuję i bardzo proszę, Marcin. Aha, jeszcze jedno tylko zdanie powiem, jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek pytania, bardzo proszę o korzystanie z okienka czatu. Także ja dziękuję, wyciszam się i bardzo proszę, Marcin. Dzień dobry Państwu. No, witam Państwa już ekranem logowania systemu BIOFICE, natomiast muszę powiedzieć o paru rzeczach ważnych takich na początek. Mianowicie dzisiejsza prezentacja, tak jak już kolega Marcin wspomniał, ona będzie taka bardzo przeglądowa po te funkcje, które są użyteczne w obecnych czasach, jak i również w normalnym trybie pracy są te funkcje wykorzystywane. Podzieliliśmy je na kilka grup, czyli głównie są to rzeczy związane z ewidencją czasu pracy, czy generalnie z czasem pracy, ale również przekazywaniem takich wniosków, jak na przykład delegacje, czy obsługa zakupów. Natomiast mamy pół godziny tak naprawdę, już w tym momencie 20 parę minut. Także ta dzisiejsza prezentacja to będzie tylko przegląd. Muszę powiedzieć, że aplikacja BIOFICE jest aplikacją dostępną w chmurze i ona jest, można powiedzieć, taki jest standardem, czyli to, co nam proponujemy na początku, to jest pewne wdrożenie standardowe i każdy z naszych klientów na własny sposób dostosowuje według własnych regulaminów wewnętrznych, według własnej specyfiki pracy, dostosowuje pewne funkcje bądź cały BIOFICE do swoich potrzeb. Także taka możliwość jak najbardziej oczywiście istnieje. Druga sprawa jest taka, że każdy taki wniosek, który składamy w BIOFICE, podlega pewnej drodze akceptacji. Ta droga akceptacji jest ustalana również z klientem z organizacją w trakcie wdrożenia systemu, czyli czy to jest wieloskładnikowa akceptacja, na przykład zakupów również przez dyrektora finansowego, na przykład kierownika projektu, jeżeli to dany zakup jest kosztem danego projektu, to wszystko jest do, taka droga akceptacji jest do ustalenia i każdy wniosek w każdej firmie może tą drogę akceptacji mieć inną. Ja jej dzisiaj celowo nie będę pokazywał, ponieważ przełączanie się pomiędzy użytkownikami zabierałoby nam zbyt wiele czasu. Ważne jest, żeby to sobie powiedzieć na początku, że taka możliwość dostosowania jak najbardziej istnieje. I co chcę jeszcze powiedzieć, jeżeli również
mamy zaplanowane, tak, czy mamy plany webinarów, jak również dostępne są na przykład na YouTubie, na naszym kanale, nagrania z webinarów, które do tej pory już się odbyły i one są takie bardziej nacechowane na dane, czy omawiają daną funkcjonalność, tak? Czyli mamy webinar odnośnie delegacji, mamy webinar odnośnie na przykład serwis desku, czy urlopów. Jeżeli zainteresuje Państwo dzisiaj to, o czym będę mówił, a mam nadzieję, że tak, to również polecam wziąć w kolejnych webinarach lub poszukać na naszym kanale na YouTubie zapisów z webinarów, które już dokładnie traktują o wybranej funkcjonalności. Na potrzeby tej prezentacji utworzyłem taki system, on się nazywa NoCovid Demo i tutaj idąc jakby tym schematem, który zaproponował Marcin, tą kolejnością zdarzeń, opowiem na początku o terminarzu. Terminarz jest to, zasługuje się tutaj na pracownika Mateusza Pracusia, który jest kierownikiem pewnego zespołu. Już pokazuję. Wchodzimy sobie w terminarz. Pan Mateusz Pracuś ma w tym momencie wybrane pokazywanie terminarza dla swojego zespołu. Oczywiście tutaj ma odpowiednie uprawnienia, może zobaczyć całą organizację, jak wygląda wypełnienie terminarza. Oczywiście może wybrać, podejrzeć tylko swój, jak i oczywiście całego swojego zespołu. Myślę, że z punktu widzenia menedżera to jest najbardziej istotny w tym momencie widok, czyli widzimy, jak pracownicy do tej pory pracowali, tak? Czyli tutaj akurat skonfigurowaliśmy taki podział na obecność w danym dniu, tak? Czyli że pracownik był obecny w biurze, natomiast DZ oznacza aktywność, która jest dniem zdalnym. I tutaj widzimy, że również pewni pracownicy, jak Kwiatkowski Tomasz, ma zaplanowane na przykład już w poniedziałek 30 listopada, że również będzie u niego to dzień zdalny. Co jeszcze widzimy na tym ekranie? Widzimy na przykład, że pan spadziowy Grzegorz przez cały miesiąc ma nieobecność usprawiedliwioną. Te kody czy te oznaczenia są też w pełni konfigurowalne. To jest pewna propozycja. Nieobecność usprawiedliwiona pokazuje, że faktycznie ten pracownik jest dłużej niedysponowany. Jak również mamy tutaj informacje w terminarzu o urlopach. Czyli pan Pasieka ma urlop zaczynający się jutro, ma systematyczny za 2 dni. Jedną z takich funkcji, to jest oczywiście jedno z wykorzystania terminarza, który jakby pokazuje miejsce pracy i to jest takie odbicie się, to jest taka lista obecności w danym dniu z pewnym takim wybiegiem w przyszłość pod kątem właśnie nieobecności czy urlopów, czy na przykład planowanych dni zdalnych. Oczywiście jedną z takich fajnych funkcji, którą też mamy w BioOffice, jest możliwość jakby przywitania pracownika, tak? Czyli pracownik każdego dnia rano otrzymuje pewną informację mailową, która zawiera odpowiednie linki w treści, dzięki którym bez nawet wchodzenia do BioOffice można wypełnić tą listę obecności. Ja na jednym ze slajdów mam taki zrzut ekranu takiej właśnie wiadomości. To jest zaproszenie do uzupełnienia listy obecności, tak? Czyli możemy dodać albo obecność faktycznie, że jesteśmy w biurze, albo potwierdzić, że będziemy dzisiaj w trakcie na dniu zdalnym i dodatkowa opcja, jeżeli faktycznie źle się czujemy, jest potrzebny, nie wiem, urlop na przykład na żądanie, bądź planujemy udać się do lekarza, możemy również odnotować taką sytuację w BioOffice, wypełniając odpowiedni formularz, gdzie tutaj też link jest umieszczony. Więc to jest jedna z opcji. Dodatkowo jeszcze w takim jednym z wdrożeń mieliśmy również zaimplementowane przypominanie, tak? Czyli jeżeli pracownik zignorował maila w danym dniu, kolejnego dnia również otrzymuje takie przypomnienie: słuchaj, nie uzupełniłeś terminarza w dniu poprzednim, zrób to teraz. Więc to jest jedna z możliwości dotyczących terminarza. Inna możliwość wykorzystania to jest na przykład planowanie w przyszłość, tak? Czyli
Powiedzmy, że tutaj sobie ten listopad już sobie opuścimy, przejdziemy do grudnia. I co mamy tutaj w grudniu? Po pierwsze, widzimy oczywiście wnioski urlopowe, które zostały wypełnione i wystawione w systemie. Gdzie te wnioski są wystawiane, to zaraz pokażę. Natomiast uwidaczniamy je na terminarzu, tak? Pokazując literkę U, to znaczy, że w tym dniu jest urlop. Również tutaj kolorystyka ma znaczenie, ponieważ czerwona, mam legendę po lewej stronie, czerwona litera oznacza, że ten urlop jest jakby zaplanowany, tak? Nie jest jeszcze zatwierdzony przez przełożonego, natomiast ani nie został aktywowany przez pracownika. To jest pewien plan. W momencie, kiedy na przykład pani Anna Kryczana zaakceptowała, czy potwierdziłaby, że faktycznie w tym planowanym terminie chciałaby ten urlop, takie oznaczenie zmieniłoby się na niebieskie, czego mamy. Przykład mamy tutaj, pan Pasieka Adam już aktywował, że faktycznie w tych dniach chce ten urlop wziąć i kolor niebieski oznacza, że jest jeszcze do zaakceptowania taki urlop przez przełożonego, do zatwierdzenia przez przełożonego. Dobrze, i co tutaj możemy zrobić? Tutaj tak naprawdę przełożony może zaplanować pewne aktywności, jeżeli mówimy tutaj o podziale takim projektowym czy zadaniowym czasu pracy pracowników z wyprzedzeniem, z planowaniem, tak? Czyli jeżeli mamy pewnego rodzaju dyżury na przykład, to oczywiście wszystko możemy tutaj zaplanować. Jak to robić, już pokazuję. Na przykładzie pani Gryczanej 1 grudnia wybieramy z listy projektów bądź z listy aktywności, wybieramy tą, która nas w tym momencie interesuje. Powiedzmy, że pani Anna Gryczana będzie brała udział w projekcie wewnętrznym i będzie to robiła przez cały dzień i zależy nam na tym, żeby była w tym dniu w biurze. Zapisujemy, proszę bardzo, to są projekty wewnętrzne i jest oczekiwanie, żeby pani Gryczana Anna była w tym dniu w biurze. Więc na tej zasadzie może odbywać się to planowanie, tak? W bardzo prosty sposób możemy powielić sobie taką aktywność, jeżeli interesuje nas, żeby jednak pani Anna była cały tydzień w biurze i zajmowała się właśnie tym projektem wewnętrznym. To definiowanie właśnie tej listy zadań, listy grup zadań odbywa się również oczywiście tutaj przez użytkowników. Takie grupy zadań, zadania mogą być importowane również z zewnętrznych systemów. Dobrze, myślę, że to tyle. Wystawmy może sobie, tutaj widzimy, że pan systematyczny Karol nie wystawił, nie ma jeszcze zaplanowanego urlopu, także zaplanujmy za niego. Odbywa się to poprzez sprawy osobowe urlopy. Dodajemy nowy urlop. I teraz uwaga, jako przełożony w tym systemie jest tak skonfigurowane, że przełożony może w imieniu swoich pracowników wystawić również taki wniosek urlopowy, co też właśnie uczynimy. Mam tutaj jedynie listę, czyli mogę wystawić wnioski jedynie dla pracowników podległych, czyli systematyczny Karol, i chcemy, żeby on sobie zaplanował urlop właśnie w ostatnim tygodniu grudnia. Możemy nawet aktywować taki urlop i jako przełożony już go nawet zatwierdzić w tym momencie. Przechodząc do terminarza, widzimy, już mamy tutaj kolor czarny, to oznacza, że ten urlop jest pewny, jest zatwierdzony już przez pracodawcę. Dobrze. Mówiliśmy tutaj o pracy zdalnej. I nowe, tak jak obserwujemy rynek i dostajemy zgłoszenia od naszych informacji, od naszych klientów, potencjalnych klientów, to zmienia się oczywiście sposób jakby też gospodarowania powierzchniami biurowymi. Te powierzchnie są no, z jednej strony niestety też ograniczane, następuje pewna, nie chcę powiedzieć, rywalizacja o biurka, ale natomiast tych miejsc, gdzie można usiąść z racji tego, że jest duże zapotrzebowanie na pracę zdalną, tych miejsc faktycznie w biurze może być mniej niż w rzeczywistości jest pracowników. I chcę opowiedzieć o takiej funkcjonalności.
rezerwacji biurek, ona ma bardzo fajne zastosowania, na przykład w organizacjach, które, nie mówię, że jeszcze wszystkie, ale chociażby część biurek mają tak zwane, to są tak zwane hot deski, tak? Czyli gorące biurka, czyli możliwość wykorzystania danego miejsca przez różnych pracowników. I żeby to zrealizować, również biorąc pod uwagę, jakby też kolejna geneza tego rozwiązania, które Państwu za chwilę zaprezentuję, to jest zachowanie tego jakby dystansu fizycznego pomiędzy pracownikami, tak? Czyli pracodawca musi zagwarantować odpowiednią odległość pomiędzy biurkami, żeby no, ta praca była w biurze, odbywała się w bezpieczny sposób. I tutaj pokażę, że może przeloguję się nawet na admina. I pokażę Państwu taką funkcjonalność, która nazywa się, może powiększę ekran, która nazywa się no, plan biura. I tutaj co możemy dzięki tej funkcjonalności zrobić? Proszę zauważyć, że wybieramy sobie dostępną lokalizację z listy lokalizacji, określamy sobie datę, na kiedy chcemy zarezerwować dane biurko, czy na kiedy chcemy wyświetlić sobie, jak wyglądają te rezerwacje. I proszę zauważyć, że tutaj mamy plan pewnego biura, który sobie wybraliśmy, z dostępnymi miejscami, które możemy zająć. Jak widać z planu, tych biurek fizycznie, tych miejsc fizycznie według planu jest więcej. Natomiast możliwość zajęcia jest co drugiego takiego biurka, żeby ten dystans fizyczny zapewnić, żeby go tak zapewnić. Więc co ja mogę zrobić w tej sytuacji? Mogę oczywiście kliknąć na dane pole i dowiedzieć się, że akurat już w tym dniu mam zarezerwowane biurko. I faktycznie D9 jest to biurko, które jest w danym dniu dla mnie przeznaczone. Możemy sobie najechać również na każdy z biurek i zobaczyć, która osoba faktycznie zarezerwowała, który z pracowników zarezerwował dane biurko. Możemy oczywiście przejść do kolejnego dnia, zobaczyć, czy w kolejnym dniu nikt nie zarezerwował, no to ja również poproszę to biurko D9. Czy jesteś pewien, że chcesz zarezerwować? Oczywiście. I w tym momencie mam zarezerwowane biurko D9, no i przychodzę do pracy i wiem, że ono po prostu na mnie czeka i dla mnie jest przygotowane. Także to jest taka funkcja, która no, można powiedzieć, że bieżącą sytuacją została też wymuszona, ale faktycznie podjęliśmy się tego zadania, żeby dostarczyć takie rozwiązanie klientom tutaj w BeOffice i ono jest gotowe do wykorzystywania, do wdrożenia i do wykorzystywania. Inną sprawą pokazywałem Państwu tutaj na bazie terminarza możliwość jakby oznaczenia, że dzisiaj będę zdalnie. Natomiast no, nie we wszystkich organizacjach tak to działa. Są organizacje, które wymagają jakby najpierw zawnioskowania o taki dzień zdalny, tak? Czyli pracownik wnioskuje o możliwość odbycia dnia czy pracy zdalnej w danym dniu. No i taka droga akceptacji przez przełożonego czy przez na przykład zespół HR jest istotna, więc możemy, powiedzmy ja jako, może teraz jako spróbuję założyć takie zapotrzebowanie, taki wniosek o to, że w kolejnych dniach chciałbym odbywać pracę zdalną. Odbywa się to poprzez wnioski czasu pracy i dodaję wniosek. Teraz wnioski czasu pracy to są wnioski, które w pewien sposób zmieniają nam albo lokalizację, albo czas pracy, który będziemy świadczyć w danym dniu. Czyli pracownik Pracuś Mateusz, oczywiście tutaj mógłbym sobie wyświetlić listę również swoich podwładnych, dzięki czemu też w tym podwładnym mogę wystawiać takie wnioski, ale chciałbym zawnioskować o możliwość pracy zdalnej w kolejnych dniach, czyli wybieram sobie pracę zdalną, powiedzmy, że interesuje nas 26 listopada i będę dostępny w godzinach. I to nie musi być faktycznie czas związany z czasem pracy, tak? Czyli ja w trakcie tej pracy zdalnej będę dostępny w godzinach, no powiedzmy 8,
8-19. Czas trwania 0 godzin wynika z tego, że tak naprawdę nie zmienia nam tutaj to określenie, bo to jest tylko dostępność pracownika. To nie zmienia nam czasu, nie dodaje ani nie ujmuje nam czasu, faktycznie czasu pracy. Więc aktywuję sobie taki wniosek. Proszę bardzo, wniosek jest aktywowany i on podlega już drodze akceptacji przez przełożonego. Oczywiście w tym samym dniu, jeżeli faktycznie planuję być dostępny w tych godzinach, a również podejrzewam, że będę potrzebował pewnych nadgodzin, również przez te wnioski czasu o zmianę czasu pracy mogę o takie nadgodziny zawnioskować. Odbywa się to w ten sposób, że wybieram rodzaj wniosku czasu pracy nadgodziny, określam dzień i powiedzmy, że tych nadgodzin potrzebuję od 17 do na przykład właśnie 19. I tu już mamy czas trwania 2 godziny, że nam zwiększa to faktycznie czas trwania pracy w danym dniu o 2 godziny powyżej planowanego czasu, który może wynikać z harmonogramu bądź z faktycznie przyjętych standardów pracy, czyli na przykład 8 godzin dziennie. Taki wniosek również mogę zaaktywować i on podlega dalszej akceptacji. Ta akceptacja, czy ta droga takiego wniosku może oczywiście być wydłużona, czyli po na przykład zatwierdzeniu, po odbyciu tych godzin możemy jeszcze odpowiednio potwierdzić, tak, że faktycznie te nadgodziny trwały 2 godziny, bądź były krótsze, bądź dłuższe. Też z takimi założeniami, że na przykład dłuższe nie mogą być, ponieważ przełożony zgodził się tylko na 2 godziny. Także jakby tutaj możliwości dostosowania jest naprawdę, naprawdę wiele. I teraz co, no dobrze, to powiedzmy, że tak, że tutaj sobie zawnioskowaliśmy i to przechodzi przez drogę akceptacji. I teraz jeżeli w momencie kiedy jesteśmy na, świadczymy tą pracę zdalną, to chcielibyśmy też, czy pracodawca chciałby, żebyśmy potwierdzili jakoś godziny rozpoczęcia i zakończenia tej pracy. Nie jest problemem, jeżeli jesteśmy na przykład, jesteśmy w biurze, mamy system, jakieś czytniki kart, które potrafią zarejestrować, że dana karta, że dany pracownik, że dana karta została odbita o określonej godzinie z tej strony drzwi, co oznacza nam wejście na teren zakładu, to również takie dane możemy zaimportować z tych systemów, które zbierają te dane i te dane przechowywać w BIOFFICE, dzięki czemu na końcu możemy wyświetlić pewnego rodzaju raport, jak odbywa się właśnie ta, jak pracownicy faktycznie przychodzą, czy jak wychodzą i ile czasu pracy faktycznie w danym dniu świadczą. Takie raporty możemy tutaj generować w BIOFFICE. Co w sytuacji, kiedy pracownik nie przychodzi, jest na pracy zdalnej? Mamy taką możliwość, tutaj pokażę teraz. Jest to taka opcja zarejestrowania czasu, będąc po prostu w domu, nie będąc w zakładzie pracy. Możemy sobie powiedzmy, że teraz Mateusz pracuje, właśnie teraz o 11:28 zaczyna pracę, więc klikam i mam informację, że rozpoczęcie pracy nastąpiło o 11:28. Tak samo mogę zatrzymać sobie tą rejestrację czasu, co oznacza, że zakończyłem w tym momencie pracę. Oczywiście tych początków i końców w danym dniu może być więcej, tak? No bo ja mogę mieć przerwy w danym dniu, więc również jeżeli chciałbym się udać, mogę zatrzymać tą rejestrację. Udaję się na przerwie, wracam z przerwy i rozpoczynam tą rejestrację czasu ponownie. I teraz jak wygląda przykładowy raport? Pokażę z takiego systemu demo, natomiast posłużę się prezentacją tutaj. Taki raport czasu pracy z jednej strony, on jest również zastosowywany w zależności od tego, jak klienci, co faktycznie potrzebują od takiego raportu, ale na tym przykładzie pokazuje, że określamy, z jednej strony w systemie są określone godziny czy harmonogram, tak, czyli godziny rozpoczęcia, planowane godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, i łączny czas pracy planowany. Tu mamy taki przykład osoby, która pracuje w trybie 12-godzinnym. Planowane, zatwierdzone zmiany czasu pracy. Tutaj pojawiałyby nam się wszelkiego rodzaju informacje o nadgodzinach bądź w skrócie czasu pracy.
oraz łączny czas pracy, czyli to jest suma planowanego i zmian czasu pracy w danym dniu. Tak, to jest wszystko, każdy jeden rekord, jeden wiersz określa jeden dzień dla pracownika. I tutaj już mamy faktyczne dane z odbicia kart, czyli pierwsze wejście na zakład pracy odbyło się 6 minut przed faktycznie, więc wszystko w normie, jak również ostatnie wyjście jest równo z czasem planowanym. Także mamy rzeczywisty czas obecności, jest on dłuższy o 8 minut, natomiast skonfigurowany i daje na to status OK, co mówi, że konfiguracja jakby zapewnia pewną elastyczność, tak? Czyli ten czas może być o parę minut przekroczony, wówczas jest również OK. W sytuacji, kiedy tych godzin mamy mniej, tak? Czyli mamy jakiś planowany łączny czas pracy 12 godzin, a my faktycznie przepracowaliśmy 4 godziny 13 minut w danym dniu i nie mamy żadnego innego planowanej zatwierdzonej zmiany, no to mamy status, że nie jest OK i z informacją, że nastąpiło wcześniejsze wyjście bez akceptacji, tak? Czyli bez dokumentów na tym przykładzie. Również harmonogram daje możliwość określenia, który dzień tygodnia jest wolny dla danego pracownika. Także widzimy, że tutaj wtorek, środa, czwartek akurat dla tej osoby, dla tego pracownika jest dniem wolnym, więc nie mamy żadnej ewidencji, więc jest wszystko OK. Dobrze. No i teraz tak, i myślę, że możemy przejść do wniosków. Natomiast bardzo, bardzo pobieżnie, jeżeli chodzi o na przykład delegację, tak? To jest możliwość jakby w tym systemie wnioskowania o delegację, czy o podróż służbową, jeżeli sobie wprowadzimy. I tutaj też mamy wiele możliwości, tak? Bo możemy zależeć od tego, czy organizacja wymaga przed udaniem się w podróż polecenia wyjazdu służbowego, to również na tym jednym wniosku wypełniamy taki wniosek o polecenie wyjazdu służbowego, przekazujemy go do autoryzacji, przełożony akceptuje, że zezwala na taką podróż w danym dniu. Jeżeli na przykład organizacja odnotowuje tylko koszty czyli nie ma wymagania wypełnienia tego polecenia wyjazdu służbowego, to tak naprawdę możemy skorzystać z opcji aktywuj, czyli tak naprawdę już definiujemy, określamy koszty. Na szybko wypełnię, żeby pokazać, jak niewiele trzeba, żeby taki wniosek uzupełnić. Czyli określamy datę, powiedzmy, że chcemy 27 listopada udać się w podróż, niech ona się zacznie faktycznie od 11, niech będzie, planujemy, że będzie trwała do 23, niech to będzie z Poznania, Poznań, Warszawa, Poznań. I teraz co tutaj od razu możemy zobaczyć, po kliknięciu sprawdź, system automatycznie nam przelicza dietę, która jest wyliczona z danego zakresu czasowego oraz informacja, dlaczego, w jaki sposób została ta kwota diety wyliczona. Oczywiście tutaj możemy również już wypełnić sobie nawet na polecenie wyjazdu służbowego jakieś planowane koszty. Powiedzmy, że już mam kupiony bilet kolejowy i jest on z kasy zapłacony przez pracownika. Również jak jeżeli mamy, to możemy tutaj w polu załączniki ten bilet również umieścić. Tak, i przekazując taką delegację do autoryzacji, poprosiłem mojego przełożonego o możliwość udania się w tą podróż. Taki szybki zrobimy przeskok na terminarz. Od razu pokazuje, że mamy tutaj ikonkę w terminarzu samochodu, co oznacza, że faktycznie w tym dniu jest zaplanowana jakaś delegacja i o tym też pracownicy, współpracownicy czy przełożony też może widzieć, że taka podróż jest w tym dniu zaplanowana bądź zawnioskowana. To może na tyle z delegacji. Faktycznie temat jest znacznie obszerszy i zachęcam do udziału w webinarach. Jeżeli chodzi o faktury zakupowe, czy to rozliczanie zakupów, mamy
Mamy tutaj takie dwie opcje, jak zapotrzebowania i faktury zakupowe. Jeżeli chodzi o zapotrzebowania, możemy tak zawnioskować o jakieś materiały potrzebne do pracy, tak? Czy niech to będą powiedzmy materiały biurowe, czy cokolwiek nam tutaj jest potrzebne do pracy, powiedzmy, że ich potrzebujemy łącznie na przykład na kwotę 1500 zł. I kto będzie realizował, chcemy, żeby na przykład takiego zakupu dokonał sekretariat. Tak, w tym momencie możemy sobie taki wniosek aktywować. Jeszcze bardzo fajna sprawa jest tak generalnie też na wszelkich takich kosztowych wnioskach, które wiążą się z poniesieniem pewnych kosztów, jest przypisanie kosztów do zadań. Co oznacza, że jeżeli mamy zdefiniowane pewnego rodzaju projekty bądź miejsca powstawania kosztów, to również możemy sobie, jeżeli jakby to jasno nie wynika, że ja kupuję jakby na użytek własnego zespołu czy własnego działu, tylko chciałbym kupić akurat te materiały, one są wszystkie potrzebne dla jakby na dany projekt jeden, to mogę określić tutaj w grupach zadań, tak, wybrać sobie projekt, powiedzmy, że jakiś mamy taki projekt IT, komputery i sieć i 100% tego kosztu będzie przypisane w dany projekt. W momencie, kiedy aktywuję, to taki dokument zapotrzebowanie jest przekazywany do akceptacji. Analogicznie można zrealizować, a może teraz przełączę się na chwilę na admina, bo tutaj pokażę, będzie mi łatwiej pokazać. Zasoby, faktury zakupowe. Faktury zakupowe to jest taka funkcja, która, no i to też w zależności od tego, jak, co jest potrzebne danej organizacji, jak ma ten cały proces dana organizacja zorganizowany, zaplanowany. Jeżeli istnieje możliwość, na przykład jeżeli działy mają pewne budżety i nie muszą wnioskować, nie muszą tworzyć zapotrzebowań, a na przykład mają rozliczać koszty poprzez ewidencję tych zakupów w ten sposób, no to oczywiście nie muszą takiego zapotrzebowania wystawiać, tylko ewidencjonują faktycznie poniesiony koszt. Możemy dodać nową fakturę, określamy sobie rodzaj dokumentu. Jeżeli jednak faktycznie zapotrzebowanie byłoby w systemie, to możemy sobie takie zapotrzebowania oczywiście wyświetlić i na podstawie danego zapotrzebowania utworzyć fakturę. Powiedzmy, że chcemy, też to są te materiały biurowe. I na przykład określamy, co jest. Tak, powiedzmy, że kupiliśmy tego, przepraszam, za 15 zł. Tak i no, tak, o 1500 zł kupiliśmy tego papieru ksero. Określamy też kontrahenta, tutaj możemy wypełnić, czy jest to nowy kontrahent, czy wybrać go z listy. Również przypisać takie koszty do zadań, bo to jakby ta informacja nam się powiela, ale dlatego, że faktycznie dana faktura nie musi wiązać się z zapotrzebowaniem. I ja sobie sprawdzę, czy tutaj numer faktury jeszcze dostawcy powinniśmy określić. Tak. I w tym momencie taką fakturę mogę aktywować i ona również będzie przechodziła drogę akceptacji. Ja jako administrator mam tutaj duże uprawnienia, więc również mógłbym taką fakturę zatwierdzić, ale tego nie zrobię. Pokażę Państwu, że taka faktura jest odnotowana w systemie. I oczywiście dzięki raportom możemy sobie sprawdzać, czy podsumowywać, jak te koszty nam się zbierają w ciągu całego okresu. No dobrze, to jest takie wnioskowanie o właśnie dokumenty, o sprawy związane z kosztami. Odbywa się to wszystko, jak widzicie Państwo, no, jakby przed komputerem, tak? Tutaj nie trzeba w ogóle być fizycznie w biurze, żeby te dokumenty realizować. Przepływ jest jak najbardziej w pełni cyfrowy. Jeszcze chciałbym, jeżeli mówimy tutaj o organizacjach COVID-odpornych, też bardzo istotną kwestią jest komunikowanie pracownikom w tym okresie pewnych rzeczy, tak? Czyli w jaki sposób
uodpornić się właśnie na zaistniałą sytuację. Jedną z takich funkcji, którą chcemy zaproponować, no to jest właśnie, którą proponujemy, to jest forum, tak? Czyli miejsce, gdzie publikujemy pewne informacje związane z organizacją, bądź nawet możemy, jesteśmy w stanie tutaj zrobić tak zwane fora prywatne o ograniczonym zasięgu, ale w przypadku COVID-a możemy zrobić taką tworzymy po prostu takie forum, które jest dostępne dla wszystkich. Co jest fajną opcją, że tutaj na tym pierwszym ekranie, który wita pracowników, z prawej strony widzimy, mamy wiadomości. I tutaj tak naprawdę taki kanał z wszystkimi nowymi. Z jednej strony dla osób, które są przełożonymi pracowników, widzimy wszystkie informacje o tym, że ktoś wnioskuje o pewne rzeczy, o delegację, o urlop i tak dalej, że mamy pewne dokumenty do zaakceptowania. Z drugiej strony, jeżeli wnioskowałem, uzyskałem akceptację, również ta informacja pojawia się w tym miejscu. Oczywiście również pojawia się w mailach, ale mówimy teraz o tym ekranie wiadomości, bo jakby z punktu widzenia forum, każda nowa notatka, czy każda aktualizacja notatki na forum również jest odnotowana tutaj, w tym miejscu, tak? Czyli jeżeli pojawiają się nowe wiadomości, widzimy je od razu po wejściu do systemu. Jak takie forum może wyglądać, to już tutaj Państwu pokazuję. Przykład jakby z naszego podwórka. To są informacje, które dotyczą COVID-a, były prezentowane naszym pracownikom i przykładowy ekran z informacjami to jest odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które były kierowane przez pracowników. Tak? Więc to jest taka forma fajnej komunikacji od jednego pracownika z jednego zespołu do całej organizacji. Dobrze, no jest jeszcze to, o czym mówił kolega wcześniej, możliwość związana, czy funkcja związana z serwisem. Natomiast może już tutaj nie mamy zbyt wiele czasu, proponuję Państwa do obejrzenia webinara, czy wzięcia udziału w kolejnym webinarze związanym z Service Deskiem. To, co mogę powiedzieć, pokażę może ekran, żebyśmy wiedzieli, o czym mowa. Już tutaj zmienię zakres filtrowania. To są wszelkiego rodzaju zgłoszenia, ale one tutaj widzimy grupę zadań IT. Tak naprawdę faktycznie w zespołach IT jest ta możliwość, czyli to jest taki helpdesk, service desk, możliwość zgłoszenia jakiejś awarii, problemu, zawnioskowania również o wydanie na przykład laptopa. Wszystko to jest tutaj możliwe do skonfigurowania, możliwe do zrealizowania, aczkolwiek coraz więcej uwagi zwracają działy HR na ten moduł i coraz więcej mamy takich wdrożeń związanych z właśnie z powołaniem service desków w organizacjach, czyli w zespołach HR-owych. Tak, czyli wszelkie działy personalne, czyli możliwość na przykład uzyskania pewnych zaświadczeń. Tak? Pracownik wnioskuje, że potrzebuje zaświadczenia o zarobkach na przykład do konkretnego banku. To też przechodzi przez całą drogę, jakby można takie zgłoszenie przepinać pomiędzy działami personalnymi, działem płac. Na końcu może pojawić się załącznik w postaci gotowego dokumentu bądź informacji, że na przykład dokument jest do odebrania w skrzynce czy wysłany pocztą. To wszystko jakby tutaj jest możliwe w ramach tego service desku i nie ukrywam, że zespoły HR coraz, myślę, że te kadrowe, personalne coraz przyjaźniejszym okiem patrzą na tego typu sposób też współpracy z pracownikami, właśnie też w oparciu o ten nasz service desk, bo on jest na tyle jakby intuicyjny, dodawanie zgłoszenia jest na tyle proste, tak? Musimy określić sobie tylko kategorie, w ramach których chcemy takie zgłoszenie utworzyć. Następnie wypełniamy pewne informacje. Poniżej możemy wprowadzić, również dodać dodatkowe pola, żeby sprecyzować jakby tutaj pewne informacje, wyciągnąć te informacje od osoby zgłaszającej.
I po kliknięciu wyślij tak naprawdę zgłoszenie jest założone w systemie i musi się ktoś do takiego zgłoszenia przypisać. I tak naprawdę jestem tutaj trochę ograniczony czasem, a mógłbym opowiadać wiele na ten temat. Także zapraszam na kolejny webinar. Myślę, Marcin, że staram się już tutaj. Oczywiście mogę prowadzić, wydłużać ten czas, ale mam szacunek. Myślę, że będziemy pomału kończyć. Zaprosimy za chwilę Państwa do kontaktu, jeżeli będą chcieli poznać bardziej szczegółowe nasze funkcjonalności. Poprosiłbym Cię jeszcze o ten ekran i informacje o możliwości skorzystania z wersji demo. Proszę Państwa, jest możliwość skorzystania z demo aplikacji. Aplikację można testować bezpłatnie przez 30 dni. Jeżeli byliby Państwo zainteresowani takim testowaniem, to zapraszamy do kontaktu z nami, a kontakt już na następnym slajdzie. Możecie Państwo do nas dzwonić, numer telefonu, możecie do nas Państwo pisać na office.pl@smpgroup.com. Zapraszamy na naszą stronę internetową, zapraszamy też na naszego YouTube'a. Marcin wspomniał, no mamy już ponad 100 filmów z różnych webinarów, jeśli chodzi o BioOffice, to pewnie już tam z kilkanaście by się zebrało. Także to na dzisiaj byłoby tyle. Bardzo serdecznie, Marcin, dziękuję za poprowadzenie tej części merytorycznej. Państwu dziękuję za uczestnictwo i do usłyszenia, do zobaczenia na kolejnych webinarach SNP. Dziękujemy Państwu uprzejmie. Dziękuję.